Pani Ewa pyta, co pan myśli o tym, żeby zlikwidować etaty umowy o pracę, a żeby każdy, kto chce pracować, miał własną działalność gospodarczą, nawet jeśli miałby pracować dla kogoś, to na zasadach partnerskich, a nie jak dotąd na zasadzie poddaństwa, w zamian za przywileje typu zasiłek chorobowy czy macierzyński? Ja nie mam nic tylko temu, że ludzie dokładali firmy i tak pracowali jako firma u kogoś. To jak mi się to podoba, to to. Ale też nie widzę powodu, żeby zabraniać innego rodzaju umów. Niech lubi, ludzie umawiają się między sobą jak chcą. Państwu nic do tego. Państwo nie powinno się wtrącać do zawartych umów. Minimalne państwo służy tylko do jednego: Pilnowania, żeby te umowy zawarte przez ludzi były dotrzymane. A jakie oni zawrą umowy, w jaki sposób, za jakie pieniądze i tak dalej, to guzik państwu do tego. Bo zostawmy wolność ludziom ym, działania, i, działania i zarabiania. Zwłaszcza w chwili, gdy ten pizz zniknie, to już tym bardziej, no to, bo, co państwo do tego, jakie tam są umowy, jakie wysokości stawek i tak dalej. Więc ja się zgadzam z pani kierunkiem, że to jest bardzo dobry sposób. Ym, y, ja bym namawiał do takiej działalności, do takiego sposobu życia i zarabiania i pracowania, bo on mi się podoba. Ale namawiał, a nie zmuszał, dlatego że państwo nie powinno zabronić innych umów, że inni ludzie będą tak chcieli.